Katarzyna Kozińska, witam Państwa i zapraszam na kolejny program z cyklu Nasza Lubuska Polityka. Z nami już uśmiechnięci w studio przedstawiciele partii w regionie lubuskim. Są z nami Jarosław Powik, doradca wojewody lubuskiego, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry. Pełnomocnik wojewody lubuskiego, Prawo i Sprawiedliwość. Tak jest, to już jest wszystko. Witam serdecznie. Wszystko się zgadza. Maciej Buszkiewicz, Nowa Lewica, Stowarzyszenie Lewicy Demokratycznej. Tutaj dzień dobry Państwu, też wszystko się zgadza. I od wczoraj także wiceprzewodniczący Stowarzyszenia Lewicy Demokratycznej w województwie lubuskim. No to trochę się zmienia. Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Lubuskiego Mirosław Marcinkiewicz. Platforma Obywatelska nadal. Niezmiennie. Bez zmian. Bez zmian. Dzień dobry. Proszę Państwa, ale w czynszach gorzowian są spore zmiany. Od maja więcej płacą za ogrzewanie. Mamy informację od Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, że z początkiem maja nastąpił wzrost ceny za ciepło. Jest to zaskakująca informacja, biorąc pod uwagę wcześniejsze deklaracje, w których zapowiadano, że te ceny wrócą do stawek grudniowych. Jest to bardzo trudna sytuacja, czyli wzrost około 200%, tłumaczy dyrektor ZGM. No nie mogę odbić piłeczki do strony rządowej. No więc tak, drodzy Państwo, to nie jest tak, że ZGM ustalają ceny ciepła, tak? Tylko podmioty, które wytwarzają to ciepło, to jest jak gdyby pierwsza kwestia. To nie jest tak, że ceny ciepła wzrosły o 200%, tylko o 100-kilkadziesiąt%, także tu bym chciał sprostować. Ale oczywiście i tak są wysokie, oczywiście potwierdzam to. Natomiast chcę powiedzieć jedno. Ceny ciepła nie zdrożeją od 1 maja, pomimo tych komunikatów, czy to ZGM-u, czy rzecznika prasowego miasta Gorzowa, gdyż, drodzy Państwo, trzeba się zapoznać z ustawami, tak? Ustawa z 25 września ubiegłego roku ogranicza wzrost cen ciepła i dotyczy to podmiotów między innymi wrażliwych, tak? Czyli dotyczy to wszystkich mieszkańców, czyli osób fizycznych, tych, którzy są członkami spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot, tak? Dotyczy to szkół, przedszkoli, żłobków, dotyczy to organizacji pozarządowych. Tych wyszczególnionych podmiotów wrażliwych w tej ustawie z 25 września jest około 20. Wystarczy się wczytać w tą ustawę i wtedy dowiemy się, że osiągnęliśmy pewien limit, którego nie możemy przekroczyć, dlatego też te ceny ciepła za maj będą mniej więcej kształtowały się na poziomie cen grudniowych, a nawet będą niższe. Jak podaje nam dyrektor ZGM Paweł Nowacki w Gorzowie, wiem na pewno, że tarcze osłonowe zostały wprowadzone, jednak my jako zarządcy obiektów nie kwalifikujemy się i nie możemy na dzisiaj skorzystać absolutnie, z tej obniżonej absolutnie opłaty nie za ciepło. To się była informacja z ostatniej sesji Rady Miasta. Absolutnie nie zgadzam się z tym. Zobaczycie Państwo po owocach. Co jest dobre, co jest dobrą informacją, to, że ceny gazu w Europie spadają. Należy oczekiwać się zmniejszenia opłat za ciepło w najbliższych miesiącach. Natomiast ceny za maj będą zbliżone do cen grudniowych. Co by nie mówił przedstawiciel ZGM-u, co by nie mówił rzecznik prasowy miasta Gorzowa Wielkopolskiego. Czyli Państwa racja jest najmojsza, że tak powiem. Mirosław Marcinkiewicz, bardzo proszę, to znaczy, musimy dziwię do tego bardzo, się odnieść. Bo wielu mieszkańców, co jest oczywiste, Gorzowa jest bardzo zaniepokojonych. Ja znam jakby rachunki, które musi płacić emerytka, moja mama, która jest przerażona, bo właściwie większą część jej emerytury pochłaniają w tej chwili opłaty. Między innymi właśnie podwyższone opłaty za ciepło i ogrzewanie. To jest niezrozumiałe całkowicie. Tutaj te słowa mnie zupełnie, ja nie rozumiem, o co tu chodzi. Firma, która dostarcza właśnie ten nośnik energii ciepła, zapowiada po prostu podwyżki. A nie bardzo wiem, dlaczego zapowiada, gdyż tak jak już tutaj padło, na rynkach sytuacja chociażby z cenami gazu się ustabilizowała. Te ceny spadły do poziomu sprzed 2 lat, $400 za 1000 metrów sześciennych. To jest taka cena, jaka 2 lata temu obowiązywała, więc wszelkie podwyżki są niezasadne. Ale tu jest, panie redaktor, problem większy, bo podobnie płacimy chociażby za paliwo. W tej chwili 6,70, 6,60 za, tak jak tankujemy, za litr, podczas gdy ceny ropy również spadły do normalnego, akceptowalnego poziomu. Ale
jeżeli tak płacimy, to słyszymy później, że taki monopolista jak Orlen za rok ubiegły osiągnął 40 miliardów brutto zysku. Po opodatkowaniu to jest gdzieś w granicach 30 kilku miliardów. Proszę Państwa, płacimy, bo nie mamy innego wyjścia, bo właśnie monopole powodują, że nie możemy nic z tym zrobić. Współczuję mieszkańcom, sobie też, bo to my ponosimy ogromne, nieuzasadnione koszty. Ja nie rozumiem, z czego to wynika. Maciej Buszkiewicz, też związany wcześniej także z gospodarką mieszkaniową przecież. Tak, przez wiele lat byłem pracownikiem Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej. Znam dobrze pana dyrektora Pawła Nowackiego, bo ze sobą współpracowaliśmy na jednej z administracji i wiem, że jeżeli podał jakieś dane twarde, jeżeli podaje, że to jest ponad 200% pobranego ciepła wzrost, to jestem przekonany, że ma to dobrze wyliczone, i bo Paweł w tych sprawach jest perfekcjonistą. W związku z tym wierzę w to, po prostu jestem przekonany, że no i mieszkańcy mówi prawdę, i mieszkańcy zostali z problemem. Tych podwyżek w ciągu ostatniego roku było chyba ze 3 czy 4, w związku z tym to co chwilę są podwyżki. Jeżeli słyszę z ust dyrektora ZGM-u o tym, że były wcześniejsze zapowiedzi, że będziemy już wracać do cen wcześniejszych, a w maju znowu są podwyżki o 16%, bo ukazał się komunikat rzeczywiście, że PGE go przecież umieszcza, nikt inny, to nie dyrektor Nowacki, i tam jest mowa, że decyzją prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, tak? Zostaje o 16% zwiększona cena za ciepło. Przepraszam bardzo, to nie jest ten prezes, o którym się czyta, to nie jest nikt z Księżyca, to jest regulator, instytucja rządowa. To nie jest po prostu ktoś, kto sobie wymyślił, że należy zwiększyć te ceny, ba, robi to na podstawie, przecież taryfę przedkłada do niego nikt inny jak dostawca ciepła, prądu, i oni tam dostarczają propozycję taryfy i ona jest akceptowana. W związku z tym tak naprawdę wcześniej to PGE musiało się zwrócić o zwiększenie tej taryfy. Biuro prasowe PGE tłumaczy i uspokaja nas w komunikacie do mediów, że spokojnie, bo te ceny będą pomniejszone o, uwaga, 2%. Słyszałem też wypowiedź, że mieszkańcy Gorzowa niestety w tych tarczach ochronnych zostali pominięci i nie będzie. Rzeczywiście potwierdzam to, co pani redaktor mówiła, że nie będą objęci Gorzów tymi tarczami, co jest nie wiadomo z jakiego powodu. Natomiast rozmawiałem też z kierownikami różnych administracji i mówią, że w tej chwili właściciele, bo wiadomo, że są mieszkania komunalne, gdzie się płaci jeszcze czynsz, ale są też właściciele mieszkań prywatnych, którzy mają tylko koszty utrzymania nieruchomości ponoszą, nie płacą dodatkowego czynszu. Tam też są wzrosty. I tam oczywiście są wzrosty, ale to mówię, że w tej chwili wygląda tak, że koszt ogrzewania lokalu to jest ponad 50% wszystkich opłat. W związku z tym no, w złą stronę niestety to zmierza. Muszę się odnieść, bo dostrzegam tutaj pewnego rodzaju niezrozumienie, tak? Inaczej rzecz się ma, jeżeli chodzi o Gorzów, inaczej jeżeli chodzi o Białystok, inaczej jeżeli chodzi o Gdańsk, a inaczej jeżeli chodzi o Bielsko-Białą, tak? To jest jak gdyby pierwsza kwestia. Druga kwestia... No to wszyscy mieszkańcy Gorzowa są gorsi. No właśnie nie są gorsi. Lepsi? No właśnie nie są gorsi, dlatego też informuję i zobaczymy, jak to będzie w czerwcu, kiedy otrzymamy opłaty za miesiąc maj, czy te ceny będą wyższe, czy nie. Ja Państwa informuję, że nie będą wyższe. I powiem tak, nie jest bardzo ważna opinia, bo ona nie stanowi prawa, opinia rzecznika prasowego, czy dyrektora ZGM-u, czy jakiegośkolwiek innego Iksińskiego, tylko jest na tą okoliczność ustawa z 25 września, to nie ustawa, która zabezpiecza pewne podmioty wrażliwe, między innymi mieszkańców, tak? Ale w konsekwencjach indywidualne. Mieszkańcy dostają po kieszeni, tak? Już to nie kolejny dostaną, raz. Nie dostaną po kieszeni ponownie. Bo no pan zapewnia, że mimo, tak że mają to na papierze, nie mają tyle macie nie płacić. Mają na papierze. Jest ustawa z 25 września, która
którą rząd zabezpieczył, bo on był inicjatorem, rząd zabezpieczył niekontrolowany wzrost podwyżek właśnie cen ciepła. Ustawą nie, i powiem, nie tak, zapłacimy rachunków. Wy oczywiście, już kiedyś mówiliście, że oczywiście no, nie sprowadzimy, nie zabezpieczymy ludzi w węgiel. Tak zabezpieczyliście my. Że nie powstanie zapora na granicy polsko-białoruskiej nigdy. Wasz lider to powiedział. Powstała, tak? Że ceny chleba będą wynosiły 30 zł. Dobrze. Nie wynoszą 30 zł. Wróćmy do meritum. Także kochani. Ale wzrosły dwukrotnie. Spokojnie, proszę. Na luzie. Oczywiście ceny będzie są za wysokie. Będą spadać te ceny. Natomiast będą. Nie oczekujmy w czerwcu jakiejkolwiek podwyżki, jeżeli chodzi o osoby Maciej indywidualne. Ale jasne, no bo jeżeli się wsłuchać również wypowiedź dyrektora Nowackiego, tam było wyraźnie powiedziane, bo to przecież zarządcy nieruchomości, oni dostają najpierw fakturę za tą moc zamówioną, za zużyte ciepło i powiedział wyraźnie, że zdecydują o tym, czy już teraz zwiększą zaliczki mieszkańcom, bo to zarządca, czy to będzie ZGM, czy to będzie spółdzielnia, ona to reguluje za zaliczki. Natomiast jeżeli te zaliczki nie zostaną zwiększone, może się okazać, że za rok, za pół roku, przy kolejnych rozliczeniach, bo różnie mają rozliczenia, różni zarządcy mają rok kalendarzowy, mają za okres grzewczy rozliczenia, może się okazać, że wtedy będą duże niedopłaty. Także w czerwcu ja też nie oczekuję od razu zwiększonych opłat, ale, potem może ale rachunki dla zarządców będą przechodziły czyli wyższe. De facto i tak miasta dostaną. Nie straszcie, tak? Nie straszcie Polaków, nie straszcie Gorzowian. Zaczekajmy na czerwca. Wyjaśnienia brzmią w taki sposób, ja to tak rozumiem, jak często pan premier mówi. Chciałbym, żeby... Ale to chciałbym, to nie jest fakt, bo fakty to są na razie te kwity i te komunikaty, które otrzymujemy jako mieszkańcy. Musimy przejść do kolejnego Gorzowa. Tematu, który jest no, nierozerwalnie z tym związany. Poznacie, tak? Nierozerwalnie z tym związany jest temat, proszę państwa, energetyki, tak? Czyli jak jesteśmy zabezpieczeni, jeśli chodzi o prowadzoną obecnie przez rząd politykę energetyczną, o zaplecze w postaci OZE, elektrowni wiatrowych, o których się opozycja też mówi, że PiS no, pogrzebało kwestię elektrowni wiatrowych przepisami stoją, odległości. Tak. Jak się państwo do tego odniesiecie i co robicie w związku z tym, co się dzieje na rynkach globalnych z surowcami energii w związku z wojną także, tak? Proszę. No to jest doskonała okazja, żeby zaprosić państwa, mieszkańców Gorzowa, Lubuskiego, choć też innych części kraju do tego, żeby wzięli udział w konferencji, która odbędzie się jutro, czyli w czwartek o godzinie 10 w Filharmonii Gorzowskiej. Konferencja nosi tytuł Silna energetyka filarem bezpieczeństwa Polski i tam będzie właśnie o tym wszystkim mowa, o czym pani redaktor mówiła, czyli będzie mowa o OZE, będzie mowa o fotowoltaice, będzie mowa o wiatrakach, będzie mowa o biogazowniach i innych kwestiach, tak? Będzie mowa też, będzie też melodia przyszłości, będziemy mówić o tych dużych elektrowniach atomowych, które powstaną, bo już są umowy podpisane. Będziemy mówili o małych elektrowniach jądrowych, tak zwanych SMR-ach. Będziemy mówić o wodorze. O tym wszystkim będzie. Będziemy mówić i tutaj dlatego wszystkich zapraszam, tak? I mieszkańców, osoby indywidualne, które są zainteresowane tym tematem, i samorządowców, i polityków, panów również bardzo serdecznie, panią redaktor również serdecznie zapraszam, bo będziemy mówili tak o wytwarzaniu, będziemy mówili o przesyle, co jest rzeczą bardzo istotną i co stanowi pewnego rodzaju problem, i będziemy mówili także o magazynowaniu, co jest rzeczą też bardzo istotną. I jeszcze tylko dodam, pani redaktor, że będzie w konferencji wezmą udział naprawdę przedstawiciele ważnych instytucji państwowych, firm strategicznych dla polskiej energetyki, jak Gaz-System, Orlen, PERN czy PSE. Będzie trzech ministrów odpowiedzialnych, chociażby Mateusz Berger, za strategię energetyczną, tak? Będzie minister Zyska, czyli pełnomocnik rządu do spraw odnawialnych źródeł energii. Będzie wiceminister cyfryzacji Adam Andruszkiewicz. Wszystkich serdecznie zapraszamy, wstęp wolny, bezpłatny. Czy i powiem tak, zdaniem? I tam będziemy mówili też o tym, w którym kierunku pójdzie Polska, okay. W tym właśnie obszarze, my energetyka. Mówimy o przyszłości, ale cofnijmy się o krok do tyłu. Nie macie państwo sobie nic do zarzucenia w związku z polityką energetyczną i tym, w jakim stanie w tej chwili jest zabezpieczenie Polski pod tym względem. Ja powiem tak, jeżeli chodzi o mnie, to ja stawiam zarzut wszystkim rządom od
tak naprawdę 1945 roku, bo w tej materii tak naprawdę mamy bardzo duże zaległości i to wszystkie rządy po kolei. My mamy naprawdę, można powiedzieć, jeżeli chodzi o przesył, wąskie gardło, tak? My musimy tak naprawdę w najbliższych kilku latach zainwestować w energetykę, w infrastrukturę ponad 100 miliardów złotych i nie uciekniemy od tego, tak? My musimy się przymierzyć do tych wszystkich problemów, które pojawią się być może, jeżeli wdrożony zostanie pakiet Fit for 55, tak? Który tak naprawdę najbardziej uderzy w Polskę, na drugim miejscu we Włochów i na trzecim miejscu w Niemców i my musimy się do tego jak gdyby przygotować. To milion różnych zagadnień. Filharmonii będzie kompendium wiedzy na ten temat, wiedza w pigułce 6 godzin. Czyli nie mówi pan do końca, godzin. Że nie jest to też wina rządów Prawa i Sprawiedliwości, ale wszystkich poprzednich? Wszystkich. Panie redaktor, chodzi o to, żebyśmy zastanowili się, żebyśmy szukali optymalnych rozwiązań i wdrażali je w życie. Ważne turnieje jutro się rozpoczyna, czyli wizyta posłów, parlamentarzystów i Donalda Tuska, Platformy Obywatelskiej. Z przykrością nie wezmę udziału w tej konferencji, bo bardzo do Lubuskiego właśnie jutro przyjeżdżają kilkudziesięciu parlamentarzystów. W różnych miastach naszego województwa będą się odbywały spotkania. A zapraszamy pana przewodniczącego, prawda? No tak, ale oczywiście energetyka, i energetyka, i gospodarka, i przedsiębiorcy, i rolnicy, i też oczywiście wszystkich państwa zapraszam na otwarte spotkanie. Tam nie ma listy obecności, tam nie ma sprawdzania. Godzina 17, Sulechów i pan przewodniczący Donald Tusk. Świetne spotkania. Zachęcam, widziałem, bywałem. To już po konferencji energetycznej. Więc wracamy, ale wracamy do energetyki, bo chciałbym powiedzieć, że fajnie, jak najbardziej, że będzie rozmowa o tym, co może mieć miejsce w najbliższym czasie, ale powiedzmy kilka faktów. Tak, zgadzam się z tym, że szczególnie ostatnie 8 lat rządów PiS-u niewiele zrobiono w tej sprawie. A jeszcze poprzednie 8 to była po prostu dynamika w rozwoju energetyki. Chwileczkę, nie skończyłem tej myśli. Dlatego, bo z opłat z tytułu emisji CO2 otrzymywaliśmy jako Polska ogromne pieniądze. Gdzieś się doczytałem, że to jest w tych ostatnich latach w granicach 60 miliardów. Pieniądze, które powinniśmy wykorzystać na właśnie transformację energetyczną, na rozbudowę sieci, które w tej chwili się blokują i fotowoltaika nie może być tak zagospodarowana. Sieci przesyłowe. Oczywiście sieci przesyłowe są za słabe. Tam są potrzebne właśnie ogromne inwestycje. Sprawa wiatraków stoi. Darmowy właściwie prąd, który jest tani, który jest nam potrzebny. Ustawa to znowu zablokowała. Były te inwestycje za BO? Mówimy, chwileczkę. Ja nie będę wracał do 1945 roku, tylko mówimy o jakiejś perspektywie, którą pamiętamy w tej chwili ostatnie lata. Fajnie, że ta konferencja będzie, bo może wreszcie dojdziecie do wniosku, że tak, Fit for 55, musimy w to wchodzić. Polski rząd, powiedzmy wyraźnie, podpisał się pod tym. Cała Europa musi się przestawić, musimy ograniczyć emisję. Na to są też określone środki, tylko jedno. Te środki wykorzystajmy wreszcie nie tylko na transfery socjalne, które też są potrzebne dla wszystkich, ale właśnie na pobudzenie gospodarki, na rozwój sieci, na działania w zakresie zielonej gospodarki, bo bez tego nie przeżyjemy w Europie. Będziemy po prostu pariasem, a zgodzimy się z tym, że tak jak i wcześniej nie było bardzo różowo, ale ostatnie lata też są po prostu stracone. Tutaj w sprawie energetyki ten pogląd wyraża nowa lewica. To, że musimy się z tym zmierzyć i to, co też pan Mirosław powiedział, że Mateusz Morawiecki rząd się pod tym podpisali, pod pakietem Fit for 55. To nie jest z tego przede wszystkim, bo się straszy. Oczywiście wszystko, co dobre w Polsce się dzieje, to zawsze słyszymy, to jest zasługa PiS-u. A wszystko, co złe,
totalnie dobra Unia Europejska, ewentualnie Donald Tusk, Platforma, albo jeszcze stare komuchy. Ale Unia to też my. Ale dokładnie Unia to też my. Czytałem ostatnio, że tak naprawdę jednym z głównych beneficjentów, nie cierpiących, tylko beneficjentów tego pakietu Fit for 55, właśnie pieniędzy na rozwój tej energetyki, właśnie będzie Polska, bo 17% z tego będzie szło. Czy to było napisane w krytyce politycznej, czy w nie, nie, to są grube miliardy dla do śmieci z tym Fit for 55. Mamy zapłacić za tą reformę śmieszną 1 bln zł na przestrzeni najbliższych lat jako Europa. Tak naprawdę dostaną po tyłku, tak naprawdę osoby indywidualne, mało, średnio zamożne, nie koncerny międzynarodowe, tylko my dostaniemy... Panie Jarosławie, pan da dokończyć. Jako Europa będziemy za to płacić, natomiast mówię... Dostosowanie również tych sieci przesyłowych, właśnie tutaj głównym beneficjentem będzie Polska. Natomiast też to, pan Mirosław Marcinkiewicz wyciągnął argumenty, które też ja chciałem użyć. Rzeczywiście są to zaszłości, energetyka wiatrowa i o tym nie mówi tylko opozycja. Są fakty. Przecież to mówią fakty, to mówią przedsiębiorcy o tym, że została zarżnięta. W związku z tym ten darmowy prąd, który mógł płynąć, te miliardy, dziesiątki miliardów złotych, które można było wykorzystać już na dostosowanie sieci przesyłowych do odbioru z fotowoltaiki, ale nie w takiej wysokości, jak powinny być. Bo rzeczywiście zgadzam się. Ja oczywiście jestem, jako przedstawiciel lewicy, jestem za transferami socjalnymi. Tylko że PiS-owi się pomyliły transfery socjalne z rozdawnictwem w pewnym momencie i poszli dużo za daleko. Natomiast zostały pieniądze przehulane, a tak naprawdę moglibyśmy już być dużo, dużo do przodu w stosunku do tego, co jesteśmy w tej chwili. Mówimy przecież też o energetyce jądrowej. Dawno można było pewne kroki poczynić. Nagle przed wyborami okazuje się, że już jesteśmy bardzo, bardzo blisko. Politycy lewicy byli głównymi hamulcowymi dywersyfikacji źródeł energii. Dążyli do uzależnienia od Rosji. Myślę, że poza partią Zielonych, o ile też tu ich nie skrzywdzę, bo tego nie pamiętam, ale większość zdecydowana klasy politycznej i polityków, ugrupowań politycznych była za energetyką jądrową i na to była zawsze ogólna zgoda. W związku z tym, gdybyście chcieli to przeforsować kilka lat temu, też byście nie przeforsowali. Jedno pytanie. Bardzo proste pytanie. Na które będę mógł odpowiedzieć? Tak, myślę, że tak. Kto jest największym eksporterem LPG z Rosji w Europie w tej chwili? Jaki kraj najwięcej kupuje gazu LPG z Rosji w tej chwili? To ja tobie pytanie na pytanie. Na P. Czy ty wiesz, ile Prawo i Sprawiedliwość przez 8 lat przeznaczyło na inwestycje lokalne? Odpowiedź. Dobra, kończmy ten quiz, 180 milionów. 10 razy więcej na inwestycje lokalne. Grubą kreską, ale trochę w temacie zostajemy, bo temat gospodarki jest nierozerwalnie z energetyką przecież związany, bo rosną koszty utrzymania, rosną koszty realizacji inwestycji, także materiałów budowlanych i tak dalej, i tak dalej. PiS mówi o putinflacji, Platforma mówi o inflacji w ogóle i w związku z tym wzrastają koszty między innymi realizacji gorzowskich inwestycji. Słyszymy o problemach na DK22, na hali widowiskowo-sportowej. Pewnie będzie więcej. Czekamy, co na CEZIB-ie przecież. W związku z tym, że inflacja rośnie, ceny towarów i usług w marcu 2023 wzrosło 16,1%, czyli bardzo wysoki ten wzrost, choć troszeczkę mniejszy niż w lutym. Platforma Obywatelska, proszę. To znaczy... Cały czas zmagamy się, my tak trochę chyba zapomnieliśmy o tym, przypominamy sobie o tym dopiero jak wyciągamy portfel i płacimy za zakupy, że ta inflacja jest przeogromna. Ona jest ciągle najwyższa właściwie od okresu właśnie powojennego niestety i póki co tej inflacji nie idzie opanować. Jeżeli my to czujemy w portfelach, to co samo czują przedsiębiorcy, którzy realizują inwestycje. No zdrożały wszelkie materiały budowlane.
budowlane. Drożeje praca, bo my wydając więcej domagamy się też wyższych wynagrodzeń, więc jest to bardzo niebezpieczna taka spirala i póki co nie widać wyjścia z tego. Bo samorządy dostają co prawda promesy, ale... Samorządy i tak już zostały, dla nich zostały obcięte pieniądze właśnie w postaci mniejszego PIT-u. To są grube miliardy złotych. No takie są oficjalne dane, wyliczane. A pana to śmieszy. Nie ma co śmieszyć to, że samorządy mniej otrzymują tego, co powinny otrzymywać właśnie chociażby z PIT-u. Samorząd wojewódzki akurat trochę lepiej na tym wychodzi, bo udział PIT-u jest niewielki w naszych dochodach. I samorządy stoją właśnie przed takimi trudnymi wyborami. Inwestycje, które dzisiaj są realizowane, to jedno, ale oczywiście są pewne plany. Ciągle są nowe przetargi, nowe inwestycje. Owszem, są różnego rodzaju dopłaty, czy to rządowe, czy też czekamy na pieniądze chociażby z KPO. Nie ma tych pieniędzy póki co. To są przecież miliardy, które inne kraje wydają i samorządy nie mają na wkład własny. Bo przy ograniczeniu pewnym ich budżetów w każdej inwestycji musi być wkład własny. Więc jesteśmy naprawdę w trudnej sytuacji. Współczuję prezydentom, burmistrzom, wójtom, w jaki sposób ten budżet opanować, żeby nie ograniczać inwestycji, które są niezbędne. A Jarosław Porwich, skąd ten śmiech? No więc tak, drodzy Państwo, nie chcę zaklinać rzeczywistości i nie powiem, że jest wspaniale. Natomiast nie jest to tak źle, jak rysuje to przedstawiciel Platformy Obywatelskiej. Drodzy Państwo, no zmierzmy się z faktami, tak? Pan Mirosław powiedział, że tutaj samorządy, że tak powiem, no są w jakiś sposób krzywdzone, tak? No ja tylko chcę powiedzieć, bo nie będę tutaj się wchodził jak gdyby w szczegóły, ale informuję tylko Państwa, bo to są fakty, tak, że na inwestycje lokalne chociażby Prawo i Sprawiedliwość w województwie lubuskim przeznaczyło, między innymi na drogi, tak, ale na inwestycje lokalne, pewne środki szły oczywiście przez gminy, powiaty i tak dalej, 2 miliardy złotych, prawie 2 miliardy złotych. Platforma Obywatelska w minionych 8 latach, kiedy rządziła, niecałe 180 milionów złotych. Także dysproporcja jest chyba troszeczkę widoczna, tak? Razy 10. To jest jak gdyby pierwsza kwestia. Druga kwestia to jest taka, no szanowni Państwo, no wiadomo, rynek rządzi się jak gdyby swoimi prawami. Mamy miejsce z różnego rodzaju zjawiskami, tak, geopolitycznymi, tak, ekonomicznymi. No i ja powiem tylko Państwu brak tak, KPO. No przyjmijmy sobie, przypomnijmy sobie, drodzy Państwo, tak, no kto podwyższył kwotę wolną od podatku z 3 do 30 tysięcy złotych? Prawo i Sprawiedliwość. Ale to... Kto zwolnił młode osoby do 26 roku życia z podatku? Prawo i Sprawiedliwość. Kto tak naprawdę, obniżył wiek emerytalny, czego oczekiwali ale jaki Polacy? Mamy efekt? Jaki czego mamy się efekt? Spodziewali Polacy? Bo przypomnę tylko, Polacy zebrali 3 miliony podpisów pod tym, żeby PO z PSL-em nie podwyższali wieku emerytalnego. Oni 3 miliony podpisów Polaków do kosza i podwyższyli wiek emerytalny, tak? Tych różnych elementów jest naprawdę całe mnóstwo. Ale płacimy kar za niewykonanie wyroków CUE? Całe mnóstwo. To jest tak naprawdę promil tego, jaki promil się zmierzamy. W tej chwili to jest 1,5 miliarda złotych. No to są trzy budżety wojewódzkie naszego województwa. Maciej Buszkiewicz, Nowa Lewica. Pan się przysłuchuje i co? Ja się przysłuchuję i powiem tak. No, tu pan Jarosław Porwich powiedział o chociażby o zwiększeniu kwoty wolnej od podatku, a przy okazji proszę się zapytać przedsiębiorców, którzy mówią na przykład jak a propos w swoich kosztach nie mogą sobie, czym nie można teraz składki zdrowotnej odpisać. Tak, o tym wiemy wszyscy. Prawo i Sprawiedliwość ale się chwali. Ale CIT, tak. Prawo i Sprawiedliwość teraz Mateusz Morawiecki jeździ się chwali, jak to Polacy dostają zwroty podatków. Tak, bo wszyscy dostają zwroty podatków. Że takich rekordowych jeszcze nie było. Najpierw zabrali, teraz oddają. Jak mówimy o tym, to mówi, ale to są odliczenia. Ja podam na swoim przykładzie. Nie miałem żadnych odliczeń w tym roku. Żadnych. Ani złotówki, żadnych dodatkowych, ani za internet, w telefonie. Nic nie doliczałem. Dostałem 600 zł zwrotu podatku. To znaczy, że co?
że przez rok czasu kredytowałem tak naprawdę rząd. No tak. Te 600 zł zostało mi w zeszłym roku zabrane, a teraz łaskawie oddane, tylko że te 600 zł to już nie jest warte 600, tylko przy tej inflacji, o której mówimy, jest warte 500 albo mniej. Ale bij brawo, ale tak trzeba, ale trzeba panu Mateuszowi Morawieckiemu i rzędowi Prawa i Sprawiedliwości dziękować za to. No to nie, nie mam za co dziękować, to on powinien mi podziękować, że go skredytowałem w jakiś sposób. No tak. Tak. Czyli, naprawdę, wróćmy do tematów inwestycji i samorządów. Czy rząd teraz, czy w jakiś sposób powinien, nie wiem, rekompensować zmiany w kwot tych, ja jeszcze, inflacja jeszcze podam, rzeczywiście jest wysoka. Przypominamy sobie jeszcze, jak na początku roku była krytyka i pokazywanie, jaka zła jest Unia Europejska, jak złe jest przystąpienie do euro, jak się podawało Chorwację, która miała chwilowo większą inflację, bo wprowadzili euro. Jak się okazuje, już tego argumentu nie słychać, bo się okazuje, że to było chwilowe, bo rzeczywiście wejście do strefy euro spowodowało ten miesięczny, dwumiesięczny delikatny wzrost cen, bo tam jest kwestia zaokrągleń pewnych i tak dalej, pewnych regulacji. I nagle się okazuje, że mają dużo mniejszą inflację niż Polska. Dwa razy mniejszą, nawet więcej niż strefa euro. Putinflacja to jest oczywiście jakiś wzrost cen. Nie jest spowodowany przez wojnę, przez pandemię, tylko o tym mówią ekonomiści. Jeżeli pan Jarosław Porwich pyta o źródła w sprawach ekonomicznych, najczęściej korzystam z dwóch portali. Business Insider, Money.pl. Tam wyraźnie ekonomiści mówią, że połowa inflacji w Polsce jest dzięki rządowi PiS-owi, tak, a połowa, można powiedzieć, to jest rzeczywiście względy niezależne od w pewnym momencie na rynek wpompowane zostały pieniądze związane z pandemią, między innymi, tak? No przedsiębiorców i tak dalej. To się nie da liczyć, ale to się musiało zadziać, Częściowo tak, ale mówię, to trzeba liczyć pół na pół tak naprawdę, połowę zawdzięczamy rządowi. Jak znaleźć złoty środek? I panowie, co, to już tak na koniec, co sądzicie o tym, w jaki sposób uratować też sytuację w samorządach, o której PiS mówi, że nie jest wcale taka zła, tak, podkreślamy, ale no, zaczną się pytania, skąd dodawać te 30, te 70, te 80 milionów na brakujące gdzieś tam inwestycje. Panie redaktor, prosta odpowiedź. Wreszcie spełnić warunki, czyli tak zwane kamienie milowe i spowodować, żeby przypłynęły do Polski pieniądze z KPO. To jest samej gotówki, bez pożyczek, 36 miliardów euro. To jest ogromne pieniądze, które inne państwa już otrzymały i tutaj pan Jarosław Porwich to potwierdzi, no bo takie są fakty. Wykorzystują już od 2 lat. Nie, my tych pieniędzy ciągle nie otrzymujemy. No ciągle jest chyba wokół Trybunału jedna wielka jatka w partii rządzącej. No to jeżeli pani redaktor pozwoli, tak? To nie kto inny, tylko właśnie Platforma Obywatelska głosowała przeciwko KPO, to Platforma Obywatelska czyni działania w Parlamencie Europejskim. W Sejmie. Kiedy? W Sejmie, pani redaktor, w Sejmie. No, gdy trzeba było w najważniejszym głosowaniu, to byliśmy za. Proszę mi pozwolić, tak? To jest jedna, w Sejmie głosowaliście przeciwko KPO, teraz nagle zastanawiacie się, dlaczego tego KPO nie ma, a wasi eurodeputowani w Parlamencie Europejskim robią wszystko, żeby Polsce nie wypłacać środków unijnych. Ale to, nie premier Morawiecki to jest z całym obozem politycznym. To jest takie sytuacje, w których ale pani redaktor, wykonawcy rządzą. Pani redaktor, no biorąc pod uwagę ostatnie lata, tak? Budowa, jeżeli chodzi o Gorzów, tak? Budowa drogi, tak? Od Birzarina, DK22 w stronę Gdańska. Ale tak? Kilkadziesiąt milionów. Proszę mi to skończyć, tak? Budowa ulicy Szczecińskiej, kilkadziesiąt milionów. Teraz rozpocznie się budowa kosynierów gdyńskich, kilkadziesiąt milionów. Na torowiska i nowe tramwaje dla Gorzowa 180 milionów złotych. Czyli pan nas uspokaja, bo rząd jeszcze dorzuci. 250 milionów. Rząd premiera Morawieckiego przeznaczył na zachodnią obwodnicę Gorzowa i na tereny inwestycyjne przy ulicy Mironickiej, gdzie pojawią się niedługo już poważni inwestorzy, co tak naprawdę pobudzi rynek pracy, pobudzi gorzowską gospodarkę. Tak? Wy cały czas jesteście sceptyczni z waszym sceptycyzmem, wy daleko nie zajdziecie. Jestem jeżeli ja bym tak naprawdę, jeżeli jakbym was tak posłuchał 10 dni non-stop, tak? I jednego pana przedstawiciela Lewicy i Platformy, to rzeczywiście się zaczął zastanawiać, czy się nie wyprowadzić z Polski i nie znaleźć sobie innego miejsca na świecie. Ale ja po prostu wam nie wierzę i mam nadzieję, że Polacy wam nie uwierzą w te czarne scenariusze, w te takie sceptyczne podejście do planu. Polacy nie będą wierzyli w czarne scenariusze, tylko Polacy widzą, co się dzieje i w ten sposób będą głosować. Co do tych dużych pieniędzy, bo to znowu trzeba odkłamywać
pewne rzeczy. Nie będę tutaj adwokatem Platformy Obywatelskiej, ale powiem od początku. To Lewica wprowadziła Polskę do Unii Europejskiej, zapewniła te środki zewnętrzne. Platforma potem rządziła, częściowo realizowała. W tej chwili robi to Prawo i Sprawiedliwość. Prawo i Sprawiedliwość mówi o inwestycjach lokalnych. No przepraszam bardzo. Najpierw, żeby odbudować te obwodnice, ulice w miastach, ulice w gminach, to trzeba było pobudować autostrady. Najpierw trzeba było robić duże inwestycje, po to, żeby potem można było robić te mniejsze. My wprowadziliśmy, zapewniliśmy środki. Platforma budowała duże inwestycje, budowała drogi, autostrady. Wy budujecie w tej chwili te mniejsze. A jak od w październiku przestaniecie być partią rządzącą, to my razem z Platformą i z innym, i z PSL-em, i z Hołownią, będziemy znowu budować lokalnie jeszcze mniejsze ulice. W związku z tym tak to prawdopodobnie i mam nadzieję będzie wyglądać. Ja też jestem optymistą, ale pan jest niepoprawnym optymistą. W końcu Polacy zrozumieli, bo widać, jak się rozmawia z Polakami, widać, jak się rozmawia. Ja mam rodzinę, jestem typowym mieszczuchem. Nie pochodzę ze wsi, ale mam też trochę rodziny, mam znajomych, które ma rodziny. Wie i za to, co się dzieje w tej chwili w rolnictwie, to ma was naprawdę serdecznie dosyć. A to był też duży wasz elektorat, w związku z tym pogonią was na widłach, na taczkach, was wywiozą. Wszyscy Polacy marzą o tym, żeby Platforma rządziła i Lewica. Wszyscy będą jedną rzecz, bardzo dobre rządy, bez złośliwości, bez takich rzeczy. Niestety, ale widzimy, że te ostatnie lata rządów PiS-u co oznaczają? No, największą od powojnia inflację. Niestety zatrzymanie się Polski w rozwoju. Nie, już rozwoju nie ma. Jest w tej chwili. Jak ile będzie... To jeszcze pozwól mi tylko skończyć jedną rzecz. Niestety rząd PiS-u nie radzi sobie w każdej jednej dziedzinie. Od gospodarki poczynając, po rolników, po służbę zdrowia. Niestety nie wykorzystujecie i nie umiecie pracować z Unią Europejską. Nie wykorzystujecie tych pieniędzy, które leżą i na nas czekają. I to są nas wszystkich pieniędzy. Panie Sonato, pełnomocnik do spraw rozwoju wojewody, na koniec dosłownie. No powiem tylko tak. Jeżeli ktoś nie widzi tych działań rozwojowych rządu Rzeczypospolitej Polskiej Mateusza Morawieckiego, to musi mieć jakieś po prostu na oczach klapki. Niestety, z przykrością stwierdzę. Ja powiem tak, możemy tylko naprawdę przeprosić Polaków, że nie jest tak dobrze, jakby na pewno było, z pewnością było, gdyby nie było pandemii, gdyby nie było wojny na Ukrainie, bo przyznacie, że to ma duży wpływ na to, co się dzisiaj dzieje. Natomiast rząd kreśli ambitne plany, nie prowadzi wierno poddańczej polityki w stosunku do Niemiec, do Unii Europejskiej, tak wy to czyniliście. No to nie ma żadnego w tym momencie znaczenia. My jesteśmy podmiotem, wy byliście przedmiotem. My robimy dywersyfikację źródeł energii. Staliśmy z kolan i skulaliśmy się do kąta. Oczywiście. Dobra, panowie, dziękuję bardzo. Skoro miała być puenta u mnie, to ja na końcu sportuję i się przyłączę do tego, co pan Mirosław Marcinkiewicz mówił. To nie dziwnego. Skoro nam bliżej z pewnych względów mamy podobne zdanie na pewne tematy, Lewica od początku głosowała za KPO, przypominam, w Sejmie. Tak, Lewica. Za co dostaliśmy ogromną burę. To Mateusz Morawiecki wszystko potem wynegocjował. Nie przestrzegacie tego, na co się żeście. To Mateusz Morawiecki zobowiązał się, że pewne rzeczy będziemy jako Polska przestrzegać. Sięgnijmy naprawdę po te środki z KPO, bo to są rzeczywiście dziesiątki miliardów i wtedy będzie naprawdę się Polska dużo szybciej rozwijała, bo kraje Unii Europejskiej z tego korzystają, tak jak powiedział pan Mirosław Marcinkiewicz, to pieniądze są po to, żeby właśnie napędzić gospodarkę po pandemii. Oni się napędzają, a my przez to, że tych pieniędzy nie ma. Dziękuję bardzo za wizytę w studiu. Jarosław Borin, pełnomocnik wojewody. Dziękuję ślicznie, pani redaktor. Dziękuję za zaproszenie. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś to nastąpi. Oczywiście. Mirosław Maciej Buszkiewicz, Stowarzyszenie Lewicy Demokratycznej, Nowa Lewica. Dziękuję. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Mirosław Marcinkiewicz, Platforma Obywatelska, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Lubuskiego. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Wszystkim życzę lepszych czasów. Więcej optymizmu. Do widzenia. Dziękuję państwu za uwagę. Do zobaczenia.